prawem wilka, więc historia o nich milczy. Dziś się o nich nie pamięta, bo mieli charakter wilczy. Odważni, sprawie do końca oddani, przyszedł ten czas, byśmy o nich przypominali. Pora oddać im co ich, oddać co im się należy. Wieczna chwała i szacunek dla wyklętych żołnierzy. Tysiące polskich patriotów walczących z okupantami, najpierw z III Rzeszą, później z komunistami. Stanisław Stojczyński, pseudonim Warszyc, nieustępliwy, do walki gotowy i zwarty. Bój toczył za żarty, do końca był wierny Polsce. Gestapowcy zapłacili za mord w okolicznej wiosce. Następnie w Radomsku odbijał więzienie z rąk hitlerowców. Ratował polskie podziemie, 85 osób akcję przeprowadził, zwyciężył. Żadnego żołnierza nie stracił, otwarcie gościł sprzeciw dla totalitaryzmu, dla faszyzmu i czerwonego komunizmu. To nie podobało się Sowietom, którzy władzę przejmowali w 46. Na śmierć go skazali, 2 miesiące później wyrok wykonali. Nie pozwólmy na to, by Polacy zapominali o żołnierzach wyklętych. Oni byli nieugięci, jednym z nich był Warszyc, cześć jego pamięci. Niezłomni bohaterowie przez historię zapomniani, jednak młode pokolenie dba, by o nich pamiętali. Dla nas życia oddawali w walce z okupantami, po to byśmy dzisiaj mogli być dumnymi Polakami. Niezłomni bohaterowie przez historię zapomniani, jednak młode pokolenie dba, by o nich pamiętali. Dla nas życia oddawali w walce z okupantami, po to byśmy dzisiaj mogli być dumnymi Polakami. Łukasz Ciepliński, pseudonim Pług, prowadziła go Polska, prowadził go Bóg. Mimo że miał wiele dróg, wybrał najwłaściwszą, raczej przed śmiercią pisał, że nie mógł żyć inaczej. Sam zniszczył 8 czołgów w bitwie nad Bzurą, pokazał gdzie ich miejsce niemieckim szczurom. Wykazał się brawurą, wszyscy jak wryci stali, za co dostał order Virtuti Militari w 47. Niestety go złapali w Krakowie i Katowicach, długo torturowali. Nie akceptował władzy, którą Sowieci narzucali, a ci w zemście we własnej krwi go skąpali. Pisał listy pożegnalne do swojego syna, bo wiedział, że zbliżała się śmierć i godzina. Chciałby był taki jak oni, nieugięci, taki jak Pług, cześć jego pamięci. Niezłomni bohaterowie przez historię zapomniani, jednak młode pokolenie dba, by o nich pamiętali. Dla nas życia oddawali w walce z okupantami, po to byśmy dzisiaj mogli być dumnymi Polakami. Niezłomni bohaterowie przez historię zapomniani, jednak młode pokolenie dba, by o nich pamiętali. Dla nas życia oddawali w walce z okupantami, po to byśmy dzisiaj mogli być dumnymi Polakami. Hieronim Dekutowski, pseudonim Zapora, był dla komunistów jak straszliwa zmora. Rozbrajał posterunki, w odpowiednich porach swoich ludzi prowadził. Po właściwych torach był niski, szczupły, zupełnie niepozorny, za to strzelcem był iście wybornym. Komuniści się go bali, często przed nim uciekali. Podczas bezpośrednich starć Zaporczycy wygrywali. W końcu go dorwali i aresztowali, ponad rok torturowali.